ze Stadionu Ludowego w Sosnowcu. Witają Państwa Andrzej Iwan, Jarosław Krzoska. Przed nami niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie drugoligowe Zagłębie Sosnowiec, Lechia Gdańsk. Drodzy Państwo, poznajmy składy, w jakich wystąpią dziś oba zespoły. Zaczynamy od zespołu gości. Lechia Gdańsk w bramce z numerem pierwszym Mateusz Bąk, w polu z trzynastką Sebastian Fechner, 5 Krzysztof Bredę, 3 Damian Trzebiński, z czwórką Dariusz Łożyński, 6 Paweł Buzała, 10 Sławomir Wojciechowski, 17 Arkadiusz Miklosik, 7 Jacek Manuszewski, 8 Maciej Kalkowski, kapitan z 15 Piotr Cetnarowicz, trenerem Tomasz Borkowski. Zespół gospodarzy, zespół Zagłębia Sosnowiec. W bramce z numerem 33 Borys Peskowicz, z dwójką David Topolski, 5 Marcin Lachowski, 6 Hubert Kościukiewicz, 10 Arkadiusz Kłoda, 11 Krystian Prymula, 13 Marcin Holc, 14 Jacek Berenstein, 15 Jarosław Piątkowski, 17 Dzenan Hosic i 21 Wladimir Bednar. Trenerem zespołu Zagłębia jest pan Jerzy Dworczyk. Oto trójka sędziowska wyprowadzająca to oba zespoły na murawę. Piotr Aleksandrowicz jako sędzia główny poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Jeszcze sędzia drugoligowy, ale od 7 maja już w gronie arbitrów pierwszoligowych. Na liniach asystować mu będą Tomasz Smoliński i Daniel Maciejewski. Dla pana Piotra Aleksandrowicza to 14 w tym sezonie mecz w drugiej lidze. Prowadził raz mecz Zagłębia Sosnowiec, zresztą tutaj na Stadionie Ludowym, mecz przegrany przez Zagłębie z Zawiszą Bydgoszcz 0-1. Dwukrotnie sędziował także Lechii w Bydgoszczy, kiedy to Lechia przegrała 1-2, ale także i przed gdańską publicznością mecz, który zakończył się wygraną z Unią Janikowo aż 5-1. Na czerwono gospodarze dzisiejszego spotkania, charakterystyczne biało-zielone koszulki, białe spodenki piłkarzy Lechii Gdańsk. Andrzej, wydawać by się mogło, że to gospodarze są murowanym faworytem w dzisiejszym spotkaniu, ale czy na pewno? Znaczy, no można tak powiedzieć, na papierze można tak powiedzieć, natomiast Lechia znakomicie zaczęła rundę wiosenną. Przychodziła teraz ostatnio może troszkę lekki kryzys, ale myślę, że ten mecz na pewno zmobilizuje, bo trzeba powiedzieć, że atmosfera jest wspaniała tutaj na trybunach. Rzeczywiście, no tak patrząc na plac, wygląda to jakby było derby brytyjskie, mianowicie drużyna Liverpoolu grała z Celticiem. Troszeczkę mi to przypomina. Spora grupa kibiców z Gdańska dotarła na dzisiejsze spotkanie. Około 400 biletów mieli do dyspozycji gdańszczanie i według naszych informacji wszystkie bilety się rozeszły. Rozmawialiśmy z trenerami obu zespołów przed rozpoczęciem tego spotkania. Jeśli chodzi o ustawienie, Andrzej, nie ma niespodzianki, bo myślę, że też jej być nie mogło. Prostszy system, tak przynajmniej na papierze to wygląda, preferuje Zagłębie, 4-4-2. Trener Tomasz Borkowski, szkoleniowiec Lechii Gdańsk, 4-1-2-2-1 tak naprawdę. Tak rozrzucona ta jego drużyna jest po boisku. No wydaje mi się, że trener Lechii jeszcze szuka wciąż optymalnego mimo wszystko rozwiązania. Zwłaszcza po tym właśnie lekkim kryzysie próbuje czegoś nowego. Zagłębie, no z racji nawet tego, że ten, to ustawienie, które preferuje, daje im jakieś efekty, bo są cały czas na miejscu dającym awans do ekstraklasy. Po prostu trzyma się tego. W drużynie gospodarzy atakującej w tej chwili bramkę, w której stoi Mateusz Bąk, kontuzje wykluczyły z gry Hadisa Zubanowicza, Daniela Treścińskiego. Wygląda na to, że Treściński nie będzie mógł grać już do końca tego sezonu, bo ma naderwane więzadła poboczne, no i Adriana Marka. Natomiast sporo kłopotów miał Tomasz Borkowski, bo przecież za żółte kartki pauzują Paweł Pęczak. To była już 10. żółta kartka w tym sezonie, no ale Paweł słynie z bardzo twardej, często na pograniczu faulu właśnie gry. No i Marcin Szulik za 4. żółtą kartkę, a kontuzje wykluczyły Piotra Wiśniewskiego i Mariusza Pawlaka, więc Pęczak, Szulik i Pawlak, trzech bardzo ważnych piłkarzy dla zespołu gdańskiego. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że Lechia ma na tyle mocną kadrę, że nawet w tym składzie, w jakim jest, bez problemu powinna stanowić równorzędnego przeciwnika, bo wrócił do gry już w podstawowym składzie Sławek Wojciechowski, który na pewno może z powodzeniem Szulika Marcina zastąpić. Także doświadczony Jacek Manuszewski gwarantuje jakąś sporą jakość gry jako defensywny pomocnik. Dzenan Hosic, nie zastanawiając się, wybił piłkę poza boisko, ale to już wszystko dzieje się na wysokości pola karnego gospodarzy. No i za chwileczkę Sebastian Fechner, lewonożny, prawy obrońca
gdańskiego zespołu wprowadzać będzie piłkę do gry. Sebastian ma za sobą epizod w krakowskiej Wiśle, ale w Gdańsku najwyraźniej czuje się bardzo dobrze. Piłka tak, wybita. To już chyba trzeci sezon jego w Gdańsku. Tam Jacek Berenstein walczący o piłkę, także świetnie znany na pierwszoligowych boiskach. Dziś takich piłkarzy na boisku jest kilku, którzy mają za sobą długą karierę na pierwszoligowych boiskach, choć Berenstein w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, pytany o to, dlaczego gra na drugim froncie piłkarskim, powiedział, bo tak sam pokierowałem swoją karierą. No właśnie, no on zna najlepiej odpowiedź. Na pewno warunki, jakimi dysponował, chodzi mi tutaj przede wszystkim o znakomitą technikę, predestynowały go do tego, żeby do tej pory grać na najwyższym naszym krajowym poziomie. No ja jestem ciekawy tutaj, jeśli chodzi o wykonanie stałych fragmentów gry. Myślę, że będą miały tutaj spore znaczenie, bo na placu mamy kilku fachowców, jeśli chodzi o ten element gry w piłkę. Piłka zgrana do środka, tutaj był Jacek Manuszewski, ale próba z daleka. Brawa od publiczności sosnowieckiej za tę próbę właśnie, takiego strzału z dystansu. Myślę, że murawa to Tomasz Borkowski, 34-letni szkoleniowiec Lechii Gdańsk, który niedawno przedłużył swój kontrakt z tym klubem do 2008 roku, do czerwca 2008 roku. Płyta tego boiska nie jest najlepsza. Tak, ale mimo wszystko uległa znacznej poprawie. Widać, że w ostatnim okresie coś robiono. Mianowicie wiadomo, chodzi tutaj o dosyć częste podlewanie. Także aura sprzyjała i rzeczywiście trawa się zawiązała. W porównaniu do tego, co tutaj mieliśmy przed miesiącem, na pewno jest duża poprawa. Walczył o piłkę Kalkowski. Aut dla gospodarzy. I już ta gra rozpoczęta. Widać, że oba zespoły na początku starają się przede wszystkim zagrać dokładnie w defensywie. Próbują pilnować dostępu do własnej bramki. Teraz sosnowiczanie atakujący, Jacek Manuszewski spychający rywala. A tutaj wzięło górę doświadczenie i jeszcze w dalszym ciągu widzę bardzo dobra szybkość Jacka Manuszewskiego. Rozpoczynać grę będzie Mateusz Bąk, bramkarz gdańskiej Lechii. Sosnowiczanie, widać to bardzo ofensywnie usposobieni. Marcin Lachowski jako defensywny pomocnik, przed nim grający Jacek Berenstein, to on ma być dziś mózgiem tego zespołu, jak w każdym meczu zresztą. Tak, tutaj jeszcze, przepraszam, że ci przerwałem, tak, ale bo chciałbym wspomnieć tutaj nazwisko Sławomira Pacha, który po przerwie spowodowanej kontuzją wrócił dzisiaj do kadry meczowej i w każdej chwili może zastąpić któregoś z tych zawodników. Daleki wrzut w pole karne. No, tamta ręka niebezpiecznie założona na szyję jednego z piłkarzy gdańskiego zespołu. Bednar przeciął tę akcję. Próbowali odzyskać piłkę sosnowiczanie. Nadal jednak to piłkarze z Gdańska. Fechner w pole karne. I Sławomir Wojciechowski. No, znów tak dość ryzykownie Kościukiewicz przyjmował piłkę w polu karnym. Ale wszystko dla gospodarzy kończy się wybiciem piłki poza boisko. Bardzo czujni muszą być, zwłaszcza środkowi obrońcy drużyny sosnowieckiej, dlatego że Cetnarowicz jest zawodnikiem bardzo silnym i walecznym. Muszą na niego uważać i spełnia rolę takiego w zasadzie jedynego napastnika. Takiego tarana w drużynie gdańszczan. W tym systemie, który oczywiście proponuje trener Tomasz Borkowski, widzieliśmy przed momentem trójkę trenerską na ławce Zagłębia Sosnowiec. W środku Jerzy Dworczyk, 51-letni napastnik, były piłkarz Zagłębia. A teraz już trener, zresztą po raz drugi w swojej trenerskiej karierze jako pierwszy trener. Dobra ofensywna akcja, prawą stroną dośrodkowanie i gol! 1-0, a gola strzela Krystian Prymula. Świetna akcja prawą stroną, znakomite dośrodkowanie i już w 7 minucie Zagłębie obejmuje prowadzenie. Trzeba powiedzieć, bardzo dobrze wyprowadzona kontra, bo był to po prostu szybki atak. Piątkowski znakomicie zerwał się prawym skrzydłem i no, świetnie, doskonale wręcz dośrodkował nadbiegającego Prymulę, który nie miał problemów z umieszczeniem piłki. Zresztą zrobił to bardzo dobrze, trzeba powiedzieć. Świetny strzał głową.
czysto trafiona piłka, nie do obrony dla bramkarza Lechii. A warto pamiętać, że obaj napastnicy zespołu gospodarzy, bardzo wysocy, dobrze grający głową. No i tutaj znakomicie wyprowadzona akcja. Andrzej, zresztą powiedziałeś wszystko na jej temat. Kiedyś właśnie przedstawiałeś sylwetkę trenera Worczyka. Chciałem powiedzieć, że słynął właśnie z rajdu skrzydłami. Był to też bardzo szybki zawodnik. No i teraz jego podopieczny wcielił się w jego rolę sprzed kilkunastu lat. Może kilkudziesięciu już. Raczej kilkunastu. Nie dodajmy mu wieku. Ucierpiał w starciu przy linii Bednar. Już wszystko w porządku. Nie była konieczna pomoc sztabu medycznego zespołu gospodarzy. 1-0. No to na pewno ustawia dla zespołu gospodarzy ten mecz znakomicie. No i teraz pytanie, na jaką odpowiedź stać dziś piłkarzy Lechii Gdańsk. Lechia nie wygrała w Sosnowcu od 14 lat. Tutaj zawsze gdańszczanom grało się bardzo źle. Ponadto pamiętajmy, gdańszczanie nie potrafią grać w meczach wyjazdowych z piłkarzami z czołówki. No i teraz Bednar, ale ten strzał zbyt słaby. Bednar jest zawodnikiem prawonożnym, uderzał lewą nogą. Miał jeszcze tą piłkę nie najlepiej ułożoną do strzału. Tak, ale no w sumie oddał poprawny strzał, celny. No jest szansa, że może bramkarz popełnić błąd. No tutaj bylibyśmy świadkiem czegoś niezwykłego, bo piłka wysoko skozłowała przed bramkarzem Sosnowiczan, ale w porę złapał ją golkiper sosnowiecki. No Peskowicz jest bramkarzem na pewno doświadczonym. Aczkolwiek przydarzały mu się w karierze kiksy. No znaczy, no, nie chciałbym wracać, no on pewnie też by nie chciał, żebym ja do tego wracał. Natomiast, no wiadomo, chodzi o czas, jaki spędził w Nowym Dworze Mazowieckim. Natomiast jest to bramkarz bardzo dobrze wyszkolony. W ubiegłym roku, broniąc w Szczecinie, naprawdę był bardzo wyróżniającym się zawodnikiem na tej pozycji w polskiej lidze. Gdańszczanie oczywiście zaatakowali, próbowali przejąć piłkę już pod bramką sosnowiecką, a więc taki pressing, próba przesunięcia gry pod bramkę Borysa Peskowicza. Tak, ale wbrew pozorom może to być woda na młyn dla sosnowiczan, którzy nawet od początku meczu, mimo tego, że wiadomo, wyszli, zaczęli przystanie 0-0, nie kwapili się do jakichś szturmów takich chaotycznych i z wielkim animuszem wypracanych, natomiast grają bardzo rozważnie. Znów kolejna bardzo groźna akcja, tam świetnie dwójkowo rozgrywali piłkę gospodarze tego spotkania. Jeszcze nie koniec akcji, Piątkowski tym razem nie dał rady, no i szansa dla Lechii na wyprowadzenie akcji. Sławomir Wojciechowski powstrzymywany w nieprzepisowy sposób od rzutu wolnego. Rozpoczęli już gdańszczanie. No muszą teraz zaatakować, muszą postawić bardziej na oczywiście rozważną grę ofensywną, ale też i muszą pamiętać o tych groźnych, szybkich wypadach Sosnowicza. Oczywiście, Lechia, żeby się jeszcze liczyć, musi tutaj wygrać i to dyktuje, można powiedzieć, taktykę i trzeba do tego dołożyć trochę determinacji i próbować to zrobić. Na pewno jeśli chodzi o personalny skład, Zagłębie jest drużyną mocniejszą, ale no wiele razy już przekonywaliśmy się, że papierowe dywagacje, spekulacje często biorą w łeb. Sosnowiczanie świetnie pamiętają mecz z 16 września rozegrany w Gdańsku, kiedy to Zagłębie prowadziło 2-0 do 90 minuty po golach Paczkowskiego i Chwali Bogowskiego. Król i Wiśniewski jednak sprawili, że wyjeżdżali sosnowiczanie do domu tylko z jednym punktem, choć byli blisko kompletu. No, wiemy dokładnie, że piłka jest bardzo nieprzewidywalna. Nawet jedna minuta może wiele zmienić. Kłoda do środka, Kościukiewicz i Kosić. Jeszcze raz na prawą obronę. Jest w pobliżu Marcin Lachowski czekający, ale próba zagrania z pominięciem środkowej linii. Dobrze Trzebiński, Sebastian Fechner. Jeszcze raz Fechner do środka. No i bardzo czujnie Jacek Berenstein. Bednar, ta piłka troszeczkę zbyt mocno zagrana, ale wywalczył tak czy inaczej
Słowak out dla swojego zespołu. Tutaj świetne zachowanie Jacka Beresztajna, który przeczytał absolutny, pewnie wyłapał intencję gracza drużyny przeciwnej, przechwycił piłkę i próbował wyprowadzić kontratę. Bednar w pole karne, no tutaj przez nikogo nie pilnowany Marcin Folc, tak jakby zapomnieli o jego strzeleckich możliwościach i umiejętnościach, a warto pamiętać, że Folc dotychczas w drugoligowych meczach aż 11-krotnie pokonywał bramkarzy rywali. W tej sytuacji chyba brakło trochę komunikacji, bo prawdopodobnie myślał, nie spodziewał się, że może być sam w polu karnym i chciał po prostu strącić piłkę. Znów gdańszczanie pod bramką Sosnowieckiego Zagłębia. Zbyt mocno, zbyt głęboko ta piłka dośrodkowywana przez Wojciechowskiego. I już ma szansę Dawid Topolski na dokładne jej wybicie w pobliżu środka boiska. Teraz Berenstein atakowany przez Fechnera zbyt agresywnie. Od rzutu wolnego rozpoczynają grę gospodarze tego spotkania. Mają już ten handicap 1-0. To jest bardzo dobry układ na sam początek tego spotkania. Ale mam nadzieję, że gwarantuje nam to także spore emocje. Nie ma czasu już na piłkarskie szachy. Nie. Zwłaszcza ze strony Lechii. I tutaj no wiadomo, że drużyna Zagłębia jest bardzo rutynowana. I tutaj powrót w tej rundzie do gry Marcina Lachowskiego też bardzo dużo znaczy, bo jest to taki główny strateg zespołu. Ruszył do piłki Folc, ale zdecydowanie wygrał tę rywalizację w polu karnym Mateusz Bąk. I już piłkarze Lechii przesuwają się pod bramkę Borysa Peskowicza. Jest Kalkowski. Znów jednak niedokładnie piłka rozegrana. Jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze raz Topolski. Od autu. Lechia próbuje, ale troszeczkę mi się wydaje, że za szybko pozbywają się piłki. Zanerwowo na razie te próby rozgrywania ataku pozycyjnego wyglądają ze strony Lechii. Manuszewski. Wojciechowski. Dobre zgranie na lewą stronę. Dośrodkowanie. Ale w środku pola karnego bardzo dobrze ustawiony Kościukiewicz. Na krótko jednak przejęli piłkę Sosnowiczanie. Jeszcze jedna próba dośrodkowania i będziemy mieli pierwszy rzut rożny dla drużyny Lechii Gdańsk. Tutaj dobre rozegranie Jacka Manuszewskiego. Mógł się pokusić o strzał, jednak zagrał do wbiegającego w pole karne partnera, który dośrodkował, jednak zablokowana centra. Bardzo dobrze przez jednego z obrońców Zagłębia. Arkadiusz Miklosik w narożniku boiska. Długo zastanawiano się, gdzie Miklosik trafi. Kilka klubów było jego osobą zainteresowanych. Ostatecznie zakotwiczył w Gdańsku. Miklosik, krótko rozegrany ten rzut rożny. Miklosik, nie było spalonego. Podanie piłki w pole karne, no ale tu z kolei bardzo gęsto i ciężko było oddać strzał. Fechner przejął piłkę. A tym razem prawy obrońca gdańskiego zespołu nie miał prawa do tego podania zdążyć. Zdecydowanie zbyt mocno uderzona piłka, ale cały czas pokazują sobie na boisku piłkarze z Gdańska, żeby zostać, żeby zmusić do błędu rywala już na jego połowie. Oczywiście jest to, no jest to rodzaj taktyki, to takiej, którą dyktuje wynik. No, przegrywają, no, chcą nie dać rozpędzić się Zagłębiu. Chcą jak najszybciej uzyskiwać piłkę na terenie obronnym drużyny Sosnowca, no, gdzie bliżej do bramki. Breny na lewą stronę. Znów próba dalekiego wrzucenia piłki. Miklosik przed polem karnym w starciu z Bednarem, ale tam nie dopatrzył się przewinienia. Arbiter, choć sygnalizował to piłkarz Lechii i nadal utrzymuje się ona w grze. Na pewno ze strony Lechii będziemy też świadkami takich dłuższych piłek na Cetarowicza granych, który powinien strącać te piłki do biegających mu z pomocą zawodników drugiej linii i skrzydłowej. Od autu rozpoczynają goście. Przed momentem widzieliśmy Jacka Berensteina, byłego piłkarza między innymi GKS-u
Polsce Bełchatów, Sierki Tarnobrzeg, Odry Wodzisław czy też Radomska. 115 meczów w piłkarskiej ekstraklasie, 22 gole, ale jak na tak długą piłkarską karierę, to tych bramek i tych występów mogłoby być więcej. Pamiętamy o jego epizodzie także w SV Ried w Austrii. Oczywiście, moim zdaniem był to w swoim czasie jeden z najbardziej utalentowanych zawodników, pomocników w polskiej piłce. Sebastian Fechner. Dobre zagranie tutaj z klepki Paweł Buzała, ale został sfaulowany, nie miał szans odskoczyć do podania swojego partnera. Jest przy piłce Miklosik, będzie potrzebna jednak pomoc masażysty. Upomniany David Topolski, David, a nie Dawid, bo urodził się w Pittsburghu, ma także amerykańskie obywatelstwo. Tak, to syn byłego znanego, bardzo dobrego pomocnika, obrońcy Legii Warszawa i z tego czasu grającego właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie urodził się Dawid. Adam. No może być bardzo groźnie teraz. Słaby. Adama Topolskiego. Adama. No, nawet nie wiem, co powiedziałem. Sławomir Wojciechowski. Dobra piłka w pole karne. No i tam muśnięta głową przez jednego z sosnowieckich piłkarzy, a konkretnie przez Marcina Folca opuściła boisko, a więc znów mamy rzut rożny. Wyraźnie zepchnęli teraz gospodarzy pod własną bramkę. Ten gol podziałał na nich mobilizująco. Myślę o gdańszczanach. Kolejne dośrodkowanie Arkadiusza Miklosika. Dobra, dochodząca piłka, ale Peskowicz, bardzo czujnie wychodzący z bramki, wypiąstkował ją daleko od bramki na aut. No tutaj sporą przewagę, jeśli chodzi o warunki fizyczne, mają jednak przy rzutach rożnych defensorzy, znaczy zawodnicy broniący. Chociaż no, przed chwilą Folc o mały włos nie pokonał swojego bramkarza. No, to jest, tak się mówi, że zawodnik grający w przodzie może tylko przeszkadzać przy próbie obrony własnej bramki. Jacek Berenstein, nieczysto uderzona piłka. Teraz jest okazja do wyjścia z kontrą. Prymula, ale przeskoczyła go piłka. Poradzili sobie obrońcy gdańskiego zespołu. Natychmiast daleko. Bardzo szybko Prymula rozpoczął grę do Fechnera. Fechner już jest, Manuszewski na lewą stronę, teraz troszeczkę uspokojenia, Trzebiński, Bredę. Troszkę nieprzygotowana piłka, no, był daleko jeszcze przed linią obrony zawodnik gości i Bredę zagrał mu piłkę, no, praktycznie nie mającą szans trafić do adresata. Borys Peskowicz od własnej bramki podpowiada swoim piłkarzom Tomasz Borkowski. Czasem Peskowicz daleko na połowę rywala, ale tutaj osamotniony Prymula, choć teraz próbował wspomóc go Marcin Folc. Wydaje mi się, że nie było faulu. Tutaj może sędzia uznał, że zbyt wysoko uniesiona noga, ale Jacek Manuszewski nie dostał ostrzeżenia od partneru, że zbliża się przeciwnik z tyłu i troszkę się spóźnił po prostu z tym zagraniem. Wyraźnie teraz te akcenty ofensywne w drużynie gdańskiej nieco inaczej rozłożone. Paweł Buzała do Sebastiana Fechnera. Fechner, dośrodkowanie zbyt głębokie, zbyt mocne. Popatrzył tylko Piątkowski na piłkę. Teraz jeszcze zablokowany przy próbie wyprowadzenia tej piłki pomocnik Zagłębia od własnej bramki Borys Peskowicz. No nie popatrzył Sebastian Fechner w ogóle, czy jest do kogo w ogóle centrować. Nie było tam nikogo, kto by zamykał tę akcję. Tak, tak, tak. Piątkowski po raz kolejny przedzierający się bardzo dobrze prawą stroną. Taka sytuacja jak w siódmej minucie, tym razem nie sięgnął piłki Folc. Ale to kolejne ostrzeżenie, jakby zapomnieli o tym, że Piątkowski już jedną taką groźną akcję przeprowadził. Jeszcze jedna próba dośrodkowania, tym razem piłka zablokowana. Jak na razie Piątkowski jest tutaj bardzo zdecydowanie wyróżniającą się postacią. No świetne dośrodkowanie po raz drugi. Uderza bardzo dokładnie te piłki w pełnym biegu. Włączył się do tej akcji także Arkadiusz Kłoda, to on po raz drugi próbował dośrodkowywać.
na spalonym teraz prawy obrońca Zagłębia. Za chwileczkę rozpocznie grę Dariusz Łożyński. Wystawia piłkę bramkarzowi. Już bąk bardzo szybko do Krzysztofa Bredę. Rozchodzą się szeroko boczni obrońcy Lechii. To oni tutaj mają wspierać, to oni mają być tymi, którzy mają napędzać tę siłę ofensywną po skrzydłach. Ale tutaj ja myślę, że za wcześnie, na przykład w tej chwili Paweł Buzała zszedł do środka, chociaż być może coś wyniknie z tej akcji, bo teraz ładnie dublował go Sebastian Fechner po tej stronie. Nie opanował piłki Kalkowski. Chociaż wydaje mi się, że właśnie Fechner troszeczkę za późno poszedł, bo jeśli wchodzi już skrzydłowy do środka, to musi to zaraz jego miejsce zająć boczny obrońca. I już Miklosik podążający po raz kolejny w stronę narożnika boiska. Zagłębie teraz, tak mi się wydaje, nastawione jest na kontrę, czekające na to, ale zbyt blisko swojej bramki. Zdecydowanie pozwolili się zepchnąć blisko swojej bramki. Wybija piłkę po raz kolejny Marcin Folc. Myślę, że trochę więcej determinacji jest w tej chwili w zawodnikach Lechii i dlatego taka przewaga minimalna się wytworzyła, jeśli chodzi o przebieg meczu. Będziemy mieli próbę dalekiego wrzutu. Warto pamiętać, że Piotr Cetnarowicz, ten najbardziej wysunięty gracz Lechii, ma 192 cm wzrostu. W tym momencie akurat to nie było przydatne, bo ta piłka niedokładnie była wyrzucona z autu. Ale w takich pojedynkach główkowych dlatego też często wraca chociażby Folc, by właśnie wspierać swoich kolegów z obrony. Kościukiewicz jest równy wzrostem Cetnarowiczowi. Tak, Hosic niewiele ustępuje i tutaj na pewno nie będzie łatwo Cetnarowiczowi, który na pewno jest pieczołowicie kryty przy tych stałych fragmentach, dlatego że no, reszta zawodników jakoś nie imponuje wspaniałymi warunkami fizycznymi. Myślę tu o zawodnikach Lechii. Dobra, piłka do środka. Prymula nie opanował jej. Był Bednar znów po lewej stronie. I było po tej lewej stronie boiska znacznie więcej miejsca. I znów gdańszczanie szturmujący bramkę Zagłębia. Prymula jest zawodnikiem bardzo ruchliwym, szybkim. Natomiast myślę, że ma troszeczkę braku w wyszkoleniu technicznym, bo już chyba druga czy trzecia piłka tak ucieka mu. Nie kontroluje jej zbyt dokładnie. Bo tam ucierpiał w walce o piłkę ze Sławomirem Wojciechowskim, jeden z graczy Zagłębia. Popatrzmy. No, walka o piłkę. No, myślę, że trochę więcej w tym wypadku teatru było. A na murawie Marcin Lachowski. Ze strony zawodnika Zagłębia. Już wszystko w porządku. Wybijają piłkę w aut. Gospodarze tego spotkania, ale to oczywiście oddanie piłki gdańszczanom. No i możemy tu zwrócić uwagę na to, że zawodnicy Zagłębia w ogóle nie podeszli wyżej. Zostali w zasadzie tylko dwóch napastników. Podeszło pod obrońców drużyny Lechii. Reszta została. Wyraźnie to, co powiedziałeś wcześniej, ustawiło się Zagłębie na grę z kontry. Faulował tym razem Piątkowski. Jest to trochę niebezpieczne cały czas bronić się na własnej połowie i czekać na kontrę, bo no, przypadkowe nawet zagranie i duży tłok czasami, zbyt duży, powoduje to, że można dostać bramkę. Sławomir Wojciechowski w pole karne. Tutaj lepiej wyskoczył do tej piłki Kościukiewicz, pilnujący właśnie Piotra Cetnarowicza. No tu Sławek ma utrudnione zadanie, jeśli chodzi o te stałe fragmenty gry, bo musi praktycznie trafić idealnie na głowę jednego zawodnika. Jacek Berenstein, Bednar. Bednar. Blisko niego był Sebastian Fechner. Berenstein rozejrzał się. Próba dośrodkowania i kolejny groźny strzał głową, tym razem oddany przez Marcina Folca. Tak, bardzo ładne dośrodkowanie i również dobre zachowanie Folca. Wyszedł wyraźnie, szybko przed obrońcę, który nie spodziewał się takiej reakcji ze strony napastnika. I o mały włos byłoby bardzo groźnie. Brawa jest zarówno Jerzy Dworczyk, jak i Robert Moskal. I również i Waldek Włosowicz, który bardzo przeżywa każdy mecz. No też były zawodnik. Zresztą wszyscy trzej panowie są związani w jakiś sposób z Zagłębiem Sosnowiec w przeszłości. Robert Moskal również ma epizod krakowski, mianowicie Wisłę Kraków w swoim życiorysie.
Holc powalczył o piłkę. Sebastian Fechner, nie ryzykując, wybił futbolówkę poza końcową linię boiska. A zatem teraz szansa dla gospodarzy na kolejne stworzenie zagrożenia po stałym fragmencie gry. Jacek Berenstein w narożniku. No i natychmiast pojawiają się ci wysocy gracze Zagłębia w polu karnym zespołu Lechii. Berenstein. Ach, świetna piłka dośrodkowana na głowę Dženana Hosicia, ale Bośniak posyła piłkę ponad bramką Mateusza Bąka. No, trzeba zwrócić uwagę też, że wszyscy zawodnicy wysocy z Lechii musieli, ich jest trochę mniej, musieli też wracać. Cetnarowicz, który jest najbardziej wysuniętym, również wraca. Sławek Wojciechowski również wraca. Także tutaj no, jest się kogo bać, jeśli chodzi o powietrzne pojedynki w drużynie z Sosnowca. Mimo iż Lechia zaatakowała, to dotychczas nie potrafiła stworzyć sobie tak groźnych sytuacji jak Sosnowiczanom pod bramką Bąka. Teraz będzie kolejna okazja, tym razem Topolski powstrzymywany, od jego też kolana odbiła się piłka, opuszczając boisko, stąd aut dla gości. Zagłębie ma ten komfort, że nie musi chaotycznie grać, nie musi z taką determinacją ataków wyprowadzać, szukać akcji zaczepnych, wykorzystują po prostu te dobre okazje do tego, żeby zagrozić bramce przeciwnika. Prymula, aj, troszkę. Prymula, gdybyś popatrzył w stronę Bednara. Oczywiście, bardzo ładnie obiegał go tutaj, włączył się Bednar i byłby w pojedynku praktycznie sam na sam, gdyby dokładnie dograł i w tempo do skrzydłowego Sosnowicza. Dobra, piłka do Karkowskiego, ale ten był osamotniony. Te próba oddania do Cetnarowicza w pole karne. Nie wiem, jeśli to jest taka taktyka, no to powiedziałem, no tutaj nie było na skrzydle nikogo. Nikogo nie było, Buzała wszedł za szybko, schodzi mi się wydaje do środka, no, w pole karne gości, gospodarzy, przepraszam. I Sebastian Fechner nie dubluje tego skrzydła z tej strony, z prawej strony. Stąd jest luka, nawet gdy piłka przejdzie pole karne, nie ma jej kto zgarnąć. Borys Peskowicz znów poza środkową linię. Folc walczący o piłkę, jest Prymula i Bednar. Teraz pomocnik gospodarzy, dośrodkowanie i znów górą w tym starciu pewnie łapiący piłkę Mateusz Bąk. Był tam Marcin Folc, ale w tym pojedynku akurat nie miał najmniejszych szans. No tak, bramkarz jednak ma ręce do dyspozycji. Sebastian Fechner, Fechner i Brede. I znów piłka grana z pominięciem środkowej linii, z pominięciem pomocy. Buzała tak troszeczkę miota się, Andrzej. Tak, nie bardzo wie chyba, co ma robić na boisku. Za szybko, już powtarzam się po raz kolejny, ale on też się powtarza cały czas. Za często schodzi do środka, za szybko i ułatwia obronę graczom drużyny Zagłębia. Tak czy inaczej, myślę, że trener Tomasz Borkowski musi zwrócić swoim piłkarzom uwagę, tak mi się wydaje, na przede wszystkim grę właśnie środkowej linii, na to, że zbyt rzadko są wykorzystywani pomocnicy. No i na to, na fakt, że no sam Cetnarowicz niewiele jest w stanie zdziałać pod bramką rywala. Oczywiście, na pewno przydałby mu się ktoś. Jest zbyt małe. Albo no, Buzała, podejrzewam, że trener powiedział, żeby wspomagać Cetnarowicza zejściami do środka, ale nie można to być tak często i tak czytelnie. I nie tylko z jednej strony. Jakiś uraz obojczyka Wladimira Bednara i bardzo szybko będziemy mieli zmianę. Adrian Mierzejewski gotów do wejścia na plac gry. W 30 minucie spotkania zmiana z konieczności. Mierzejewski już na boisku. Nie wyglądało to tak groźnie. Być może wcześniej już coś mu się stało, ewentualnie ma jakieś problemy stałe z barkiem, jeśli to było powodem zejścia. Daleka piłka do Folca. Folc świetnie się zabrał z piłką, nie będzie rzutu karnego, pokręcił tylko głową sędzia, spokojnie oceniając to, co wydarzyło się w polu karnym. Popatrzmy, Andrzej. Nie, to no. Ta noga między nogami napastnika. Różnie może.
popatrzmy. Teraz będziemy widzieć dokładnie. Tu. No, zahaczył. Spokojnie mógł sędzia podyktować rzut karny. Zahaczył z całą pewnością tutaj Krzysztof Bredę Marcina Folca. Sędzia ocenił, iż w tej sytuacji rzut karny się nie należał. Było przepychanki troszkę na początku między jeden i drugi, dlatego sędzia być może to tak nie dopatrzył się jakiegoś faulu, ale rzeczywiście mógł gwizdnąć i nie zrobiłby błędu. Nie zrobiłby błędu. No, w momencie, kiedy Folc jeszcze miał szansę na oddanie strzału. Gdańszczanie po raz kolejny muszą rozpoczynać konstruowanie tej akcji od własnej połowy. A teraz to Sosnowiczanie wychodzą wyżej. Teraz Sosnowiczanie próbują sprowokować do błędu zespół gości. Niedzielewski faulowany przez Sebastiana Fechnera. Przypomnijmy, 33 minuta, a od 7 minuty zespół Zagłębia Sosnowiec prowadzi z Lechią Gdańsk 1-0. Gola strzelił Krystian Prymula, dla którego było to 5. trafienie w tych rozgrywkach. No, bardzo ładnie wyszedł do piłki znowu Prymula, ale znowu nie do końca kontrolował to, co się z nią będzie działo. Berenstein i Kościukiewicz na prawą stronę, tam jest Kłoda, Piątkowski. Gdańszczanie z determinacją, walczący o piłkę, walczący o każdy metr boiska. Na razie to nie jest jednak najlepszy mecz na pewno w wykonaniu Lechii. Za dużo chaosu w tych poczynaniach. Ta szybko dość stracona bramka jednak wywołała też nerwowość i świadomość gry o dużą stawkę w przypadku zespołu gości. Tutaj determinuje właśnie takie poczynania na murawie. Fechner, błąd, piłka do Folca, ale rozwalonym był Krystian Prymula i nie ma co do tego wątpliwości, że asystent sędziego głównego podjął tutaj słuszną decyzję. Absolutnie tak, troszeczkę spóźnione to podanie, ale też nie było za dużej możliwości zagrania wcześniej tej piłki, bo musiał złamać do środka i być może, że Prymula za szybko po prostu poszedł prostopadle. Gdyby poszedł wzdłuż linii obrony kilka metrów, uniknąłby być może pozycji spalonej. Daleko posłana piłka przez Dzianana Hosicza. Setnarowicz i Kalkowski. Kalkowski, próba takiego zagrania między obrońcami. Pomysł zupełnie na wchodzącego Buzałę. Bardzo fajnie próba, jednak piłka nie zakręciła mu się na nodze, że tak powiem. I nie wyszło to jako zagranie zewnętrznym. Nie miał szans dojść do piłki. Marcin Folc w kolejnym starciu z Bredę. Tym razem czysto bez problemu odebrana piłka przez stopera Lechii. Kłoda. Spalonym złapany Krystian Prymula. A jeszcze za to kopnięcie piłki po gwizdku. Strzelec pierwszego gola dla Zagłębia obejrzał żółtą kartkę. Był wyraźnie. Myślę, że nie zdążył wrócić w ogóle ze spalonego. Sytuacyjne zagranie końcem buta, nie wiem, chyba Marcina Folca, zaskoczyło go trochę na pozycji spalonej. Natomiast dostał kartkę za kopnięcie piłki po gwizdku. Absolutnie tak. Zupełnie słusznie. Tłumaczył się, że nie słyszał gwizdka sędziego chyba. Rzeczywiście atmosfera jest dosyć gorąca na stadionie. Kibice nie żałują gardeł. I jest spora liczba. Jestem nawet chyba troszkę zaskoczony. Dawno nie byłem na meczu w Sosnowcu, na drugoligowym. I rzeczywiście jest sporo ludzi. Prymula. Przepraszam, to Buzała oczywiście. Dośrodkowanie. I znakomicie wyszedł z bramki Borys Peskowicz. No, akcja przeprowadzona, w zasadzie zakończona przez Buzałę dośrodkowaniem, troszkę nie najwyższych lotów, samo dośrodkowanie, ale no, był na skrzydle i coś może zrobić. No, nie widzę jakoś tego zawodnika w pojedynkach, po wrzutkach z rosłymi obrońcami. Próbują prawą stroną przedzierać się gospodarze. Nie zdążył do piłki Jarosław Piątkowski, bardzo aktywny od początku spotkania.
to dzięki jego dokładnemu dośrodkowaniu i celnemu strzałowi głową Krystiana Prymuli Zagłębie prowadzi 1-0. Ale tym razem bardzo niedokładnie ta piłka zagrana przez Berensteina. Zdążył to Polski. Jeszcze raz Jacek Berenstein. Większość akcji wyprowadzana jest właśnie tą stroną, lewą stroną Zagłębia, gdzie zawsze brakuje wchodzącego do środka Buzały i stąd zaczynają swoje akcje sosnowiczanie. Niemniej jednak wszystkie groźniejsze. Świetnie Prymula zgrał tę piłkę. Teraz będzie okazja, ale zdążył do piłki dobiec Bredę. Zdążył ją wybić. Bardzo groźnie wyglądała ta akcja. I po raz kolejny Piątkowski tutaj dał znać o sobie. Troszeczkę stracił kontrolę w ostatniej fazie nad piłką i za daleko ją sobie wypuścił. Ale to, co powiedziałem, tutaj wyprowadzając z lewej strony kontrataki, znaczy ataki zawodnicy Zagłębia, ale mają w swoich szeregach zawodników, którzy potrafią szybko przenieść ciężar gry na drugą stronę. I najczęściej to zagrożenie bramki Lechii padało z prawej strony. Jacek Berenstein wymienił piłkę, uznając, że ta nie jest dostatecznie dopompowana. Berenstein! Dobre wyjście Manuszewskiego. Jeszcze próba dalekiego strzału. Ale piłka poszybowała po uderzeniu Piątkowskiego wysoko ponad bramką Mateusza Bąka. Ale bardzo rozsądne zagranie. Nie dość, że strzał był mocny, no sporo może niecelny, ale bardzo dobre zagranie. Nie próbował tutaj przyjmować i szukać jakichś innych rozwiązań, bo nawet po niecelnym strzale jest czas na ustawienie się linii, odbudowanie linii poszczególnych swojego zespołu. Mierzejewski do środka, tutaj... Dobre zagranie, dobre rozegranie. Będziemy mieli kartkę. Będziemy mieli żółtą kartkę dla Sebastiana Fechnera. On też zapracował na tę kartkę, bo to nie jest pierwsze ostre zagranie Sebastiana w dzisiejszym spotkaniu. Sebastian Fechner upomniany przez sędziego. Sporo kłopotów sprawia dwójka ruchliwych napastników Sosnowca defensorom Lechii. Dla Sebastiana Fechnera to trzecia żółta kartka w tych rozgrywkach. Wojciechowski. No i proszę, Sławek przejął piłkę, dostał od Miklosika piłkę i no, jedyny osamotniony Cetnarowicz był tylko do zagrania. Fechner. I wychodzi z bramki, bardzo pewnie interweniując po raz kolejny Borys Peskowicz. Słowak natychmiast do przodu, tutaj dwóch na dwóch, Prymula wygrał piłkę, Folc, nic nie było, nie dopatrzył się sędzia przewinienia. No, bardzo ryzykownie drużyna Lechii zostawiła tutaj bez asekuracji zawodników dwóch na dwóch. Chociaż dostali, tak się gra na świecie. Tak, stoperzy Bredej, Czebiński. Jeśli to ma oznaczać... taki postęp w grze, to no bardzo i znów dobrze, ta no. Prawa strona uruchomiona, znów szansa, by dośrodkować piłkę, ale tym razem Piątkowski zablokowany. Podszedł bliżej. Łożyński zablokował piłkę. To jeszcze nie koniec tej akcji, ale już dośrodkowanie. Bardzo nieudane w wykonaniu Arkadiusza Kłody. No ale dużo łatwiej jest zawodnikom z Sosnowca tworzyć te groźne sytuacje właśnie z prawej strony. Wydaje mi się, że Piątkowski tutaj dysponuje bardzo dobrą szybkością, techniką i robi sporo zamieszania po lewej stronie gości. Peskowicz rozpocznie grę, Dawid Topolski. Walczył o piłkę Buzała. Być może Buzała, który zna się bardzo dobrze z Topolskim z czasów, gdy byli razem w Lechu Poznań. Boi się pojedynków z nimi, stąd jego zejścia do środka. No Dawid trochę przypomina stylem gry swojego ojca. Jeśli chodzi o twardość w grze przynajmniej. Tak, myślę, że ojciec jeszcze twardszy był. Odczułem to czasami na własnej kości. Fechner, wygrany pojedynek główkowy, Wojciechowski faulowany przez Marcina Lachowskiego. Sławek Wojciechowski stara się tu być aktywny, no, wycofuje się po piłkę. Niemniej jednak uważam właśnie, że w drugiej linii tkwi w tej chwili problem Lechii. No, tutaj Zagłębie chyba dominuje w tej formacji, zwłaszcza w środku.
ucierpiał w powietrznym pojedynku jeden z graczy Zagłębia, to Dženan Hosić. Popatrzmy. Ale to nie wynikało ze starcia z rywalem. Nie. Chyba nadepnięcie na... Potrzebne przy upadaniu na... Ale tutaj gdzieś Andrzej zobaczył, tak jakby mięsień dwugłowy. Kolano może, być może uderzył kolanem. Stłuczenie jakieś niegroźne, myślę. Bolesne zawsze, ale mamy nadzieję, że niegroźne. 42 minuty niezłego drugoligowego spotkania za nami. Ta pierwsza połowa ustawiona dla Sosnowiczan bardzo szybko, a potem Lechia bijąca tak naprawdę głową w mur. Tak, i to można powiedzieć, ten mur nie jest ustawiony pod bramką Peskowicza. No, trochę wcześniej te akcje tracą swoją koncepcję. Natomiast Zagłębie, no Zagłębie gra tak, obserwowałem kilka meczów już w tym cyklu rozgrywkowym drużyny Zagłębia, więcej może trochę jesienią, ale gra bardzo podobnie, bardzo wyrafinowaną piłkę, nic na hura, no mają kilku naprawdę bardzo dobrych. Świetna piłka do Mierzejewskiego. Bardzo dobrych piłkarzy i wykorzystują to. Buzała. Odebrali piłkę Mikosikowi na moment Sosnowiczanie. Jeszcze raz Sebastian Fechner. Fechner. Znów taka dobra próba kombinacji w wykonaniu zespołu gości. Dobrze, że Piątkowski, pomimo że się pośliznął, jednak gdzieś tam docnął tą piłkę i wyszła ona na rzut rożny, bo zamykał tam akcję groźnie Kalkowski bodajże. Kolejna szansa na to, by dośrodkować piłkę w pole karne Borysa Peskowicza. Ale nie było to z całą pewnością najlepsze z możliwych dośrodkowanie. Zbyt płasko uderzona piłka. Jeszcze Manuszewski. Od autu rozpoczną goście. Właśnie Jacek Manuszewski. Nie. Kalkowski rozpoczął grę. Już Manuszewski. Manuszewski. Kolejna wrzutka i po raz kolejny Borys Peskowicz. No, na pewno nie jest to najlepszy sposób rozwiązywania akcji ofensywnych. Adrian Mierzejewski. Mierzejewski do środka, nie zrozumiał się z Berensteinem. Tak, liczył, że Jacek Berenstein podejdzie na klepkę, ale Jacek jednak, widząc, że tam jest dwóch przeciwników, bardzo dobrze został do zagrania troszeczkę z tyłu, natomiast pośpieszył się z oddaniem piłki Mierzejewski. Peskowicz, już teraz grać będą bardzo spokojnie. Kończy się ta pierwsza odsłona spotkania na Stadionie Ludowym w Sosnowcu. 1-0 od 7 minuty po golu Krystiana Prymuli prowadzi Zagłębie w spotkaniu z Lechią Gdańsk. I Zagłębie, trzeba przyznać, w tej pierwszej połowie było groźniejsze, bo stworzyło groźniejsze sytuacje poza tym golem oczywiście. Jak najbardziej zasłużone prowadzenie, dużo więcej akcji takich składnych, przemyślanych przeprowadziło Zagłębie. Nie było ich może bardzo dużo, ale jak już były, to czymś groziły dla drużyny przyjezdnej. Być może, gdyby policzyć czas gry utrzymywania się przy piłce, to Lechia była dłużej nieco przy piłce, przynajmniej pozornie tak to... Tak właśnie, to najczęściej dłużej utrzymywała się tylko i wyłącznie na własnej połowie. Już po przekroczeniu linii środkowej tak jakby tracili koncepcję, coraz mniejsza ruchliwość i przede wszystkim chyba jednak mimo wszystko za mało zawodników zaangażowanych w rozegranie akcji. Wybił piłkę Kościukiewicz. Próbował tam ofensywnie wchodzić Sebastian Fechner, jakby dublując pozycję napastnika, schodząc do środka. A tymczasem gospodarze szukają najprostszych sposobów, by przedrzeć się pod bramkę rywala. Piątkowski jest w polu karnym, już Folc, pokazuje się Mierzejewski, ale zbyt słabo ta piłka podawana do dobrze wchodzącego w pole karne Mierzejewskiego. Widział, że tutaj jest znacznie więcej miejsca, że można z tego 15-14 metra oddać groźny strzał. No ale zabrakło siły przy tym dośrodkowaniu z prawego skrzydła. Tak, pokazywał cały czas tutaj Mierzejewski, że jest wolny. Myślę, że widział go. Piątkowski jednak źle obliczył, mi się wydaje, odległość. I być może gdyby spróbował górą, może przeszłaby ta piłka.
na spalonym, wracający w zasadzie ze spalonego Buzała. Stąd chorągiewka sędziego asystenta w górze. I jeszcze jeden rzut wolny, od którego rozpoczną grę gospodarze, ale za chwilę sądzę pan Piotr Aleksandrowicz zakończy tę pierwszą odsłonę spotkania w Sosnowcu. Peskowicz spojrzał na zegarek arbiter. Myślę, że poczeka na rozegranie piłki jeszcze przez kilkanaście sekund. Będzie ona w grze. Było kilka przerw w tej pierwszej odsłonie, ale nie na tyle dużo, by znacznie przedłużać czas gry. Topolski. No to jest woda na młyn Sosnowiczan. Im dalej od własnej bramki, tym lepiej. Tymczasem oto ostatni gwizdek w pierwszej połowie spotkania Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk. W siódmej minucie Krystian Prymula strzelił gola, który daje prowadzenie gospodarzom dzisiejszego spotkania. Andrzej, krótka ocena, krótkie podsumowanie tej pierwszej połowy. No tak, zasłużone prowadzenie Sosnowiczan i myślę, że trener Borkowski musi dokonać jakiś roszad, próbować. No, myślę, że nie wszyscy zawodnicy spełniają jego oczekiwania, jeśli chodzi o pierwszą połowę. A zatem, drodzy Państwo, w Sosnowcu na razie po pierwszej połowie drugoligowego spotkania Zagłębie Sosnowiec, Lechia Gdańsk, gospodarze prowadzą 1-0. Jarosław Piątkowski. Panie Jarku, co prawda nie wpisał Pan się na listę strzelców, ale po Pana rajdzie prawym skrzydłem, fantastyczne dośrodkowanie, no i jest 1-0, siódma minuta, ten mecz układa się wyśmienicie. No tak jak Pan mówi, rzutka, bramka, trener nakazuje grać nam oskrzydlająco, próbować gry 1-1. No jak widać, jedna akcja na razie wyszła, jest 1-0, myślę, że na tym się nie skończy. Ale jak spróbowaliście tą prawą stroną grać, to cały czas do Pana te piłki tam idą. No tak, no koledzy akurat wiedzą, że dysponuję jakąś tam dobrą szybkością. Próbują mi grać te piłki do boku, prostopadłe i no na szybkości próbuję to wrzucać. Dziękuję bardzo. Tyle Jarosław Piątkowski. Po pierwszej połowie spotkania w drugiej lidze Zagłębie Sosnowiec prowadzi z Lechią Gdańsk 1-0. Przypomnijmy, gol padł już w siódmej minucie. Krystian Prymula strzelcem tego gola, który jak na razie Sosnowiczanom daje 3 cenne punkty. Gdańszczanie z całą pewnością muszą zagrać w drugiej połowie inaczej niż w pierwszej. No powiedziałem nawet przed zejściem ich do szatni, że trener Borkowski powinien dokonać jakichś zmian. No nie widzę, sam zwróciłeś uwagę na to, że jakoś zbyt intensywnie nie grzeją się zawodnicy Lechii. Na razie rozgrzewa się obrońca Rafał Kosznik. A, być może. No akurat nie tutaj, jeśli chcą wygrać, to bardziej musieliby pomyśleć też o ofensywie, bo trochę kuleje ta gra w wykonaniu drużyny Lechii. A zatem popatrzmy, drodzy Państwo, jak padł jedyny dotychczas gol tego spotkania. Obserwujemy piłkarzy Zagłębia wychodzących na boisko. A teraz, Andrzej, czas dla Ciebie. Tak, no wyjście z własnej połowy, zagranie klepki partnerem, tutaj znakomite obiegnięcie obrońcy i świetne dośrodkowanie Piątkowskiego, tutaj Prymula nabiegający, idealne uderzenie, no, piękna bramka, nic tylko powtórzyć. Chciałeś powiedzieć, kilka takich jak w książce. Naprawdę, to zachował się Piątkowski jak klasyczny skrzydłowy, świetne dośrodkowanie, odchodząca piłka do nadbiegającego zawodnika, idealny strzał i 1-0. Andrzej, wiele kontrowersji tutaj wśród kibiców wzbudziła ta sytuacja z 31 minuty, kiedy to sędzia nie podyktował rzutu karnego dla Zagłębia. Sytuacja bardzo trudna do oceny, zwłaszcza że arbiter nie ma czasu na powtórki. Patrzy po prostu na to, co widzi. Uznał, że w tej sytuacji nie podyktuje jedenastki dla gospodarzy, choć nam wydaje się, że gdyby ją podyktował, nie uczyniłby krzywdy. No na pewno nie zrobiłby błędu, no chociaż tak jak powiedziałeś, my też dopiero poglądając na monitor doszliśmy do wniosku, że jednak Folks był faulowany. Będziemy mieli jedną zmianę w drużynie z Gdańska. Już przygotowany jest do wejścia Rafał Kosznik.
piłkarz Kaszubi Kościerzyna, 23-letni obrońca. Zobaczymy zaraz, kogo zastąpi. Wygląda na to, że Łożyńskiego i zostanie tutaj na lewej obronie. Tak mi się wydaje, bo nie widzę zawodnika z numerem 4 w drużynie gości. Za chwileczkę będziemy mieli tego potwierdzenie. Tak jest, nie ma Dariusza Łożyńskiego. Mamy w jego miejsce z numerem 2 Rafała Kosznika. Przypomnijmy zatem szybciutko składy, w jakich występują oba zespoły. Gospodarze dziś na czerwono, w bramce Peskowicz, w polu 2 Topolski, 5 Lachowski, 6 Kościukiewicz, 10 Kłoda, 11 Prymula, 13 Folc, 14 Berenstein, 15 Piotkowski, z 17 Hocicz i rozpoczął to spotkanie z numerem 21 Bednar, ale jego miejsce na placu gry zajął z 4 Adrian Mierzejewski. Goście natomiast grający w koszulkach biało-zielone pasy, w bramce z numerem 1 Bąk, w polu 13 Fechner, 5 Bredę, 3 Trzebiński, z 2 Kosznik, 6 Buzała, 10 Wojciechowski, 17 Miklosik, 7 Manuszewski, Kalkowski z 8 i Cetnarowicz z 15. A my właśnie widzimy przy piłce Jacka Manuszewskiego, teraz już Arkadiusz Miklosik. Miklosik i atakujący go Adrian Mierzejewski, gdańszczanie. Berenstein kolejny, dobry przechwyt piłki przez pomocnika gospodarzy. Tak, tutaj przewagę jednak mają zawodnicy Zagłębia w drugiej linii. Tak było przynajmniej przez pierwsze 45 minut. Sebastian Fechner, upomniany przez sędziego żółtą kartką w pierwszej połowie. Po jednej żółtej kartce w drużynie gospodarzy żółtą kartkę obejrzał Krystian Prymula. Tymczasem Folc w polu karnym. No i w tej sytuacji na pewno przewinienia nie było. Tutaj ciężka piłka była do obliczenia i Marcin Folc chyba się trochę pogubił w wyliczance i bez problemu złapał bramkarz Lechi. Arkadiusz Kłoda. Bicie piłki. Kosznik wygrał ten pojedynek główkowy. Wojciechowski niedokładnie do Kalkowskiego. I będziemy mieli rzut wolny po faulu Jarosława Piątkowskiego. Niepotrzebny faul ze strony Piątkowskiego, bo Sławek Wojciechowski w zasadzie już zagrał piłkę i to niecelnie. Drużyna gospodarzy mogła ją przejąć w posiadanie. A tak to będziemy mieli prawdopodobnie groźną sytuację. Jednak stały fragment z tej odległości to zawsze jest jakieś zagrożenie. Arkadiusz Miklosik, etatowy wykonawca rzutów rożnych i rzutów wolnych w drużynie Lechii. O, już widziałem, że będzie kolejna zmiana chyba szykowana w Lechii. Bo Sławek Wojciechowski dał taki krótki sygnał na ławkę, że już nie da rady. No i tak to rzeczywiście wygląda. Utykając wędruje po boisku Wojciechowski. Tymczasem piłka do Cetnarowicza. W pojedynku główkowym z Cetnarowiczem Kłoda. Ale to obrońca Zagłębia wybił piłkę. Kosznik. Buzała, raz jeszcze Kosznik. Kosznik, piłka w pole karne i Borys Peskowicz. Tak naprawdę zatrudniany przez piłkarzy z Gdańska wyłącznie przy okazjach dośrodkowań, czy to ze środkowej strefy boiska, czy też ze skrzydeł. Strzałów na jego bramkę mogących stworzyć zagrożenie nie było praktycznie. Tak, a tutaj dobre rozegranie było ze strony Lechii, tutaj po tej lewej stronie. Bardzo ładnie podłączył się Kosznik tutaj do rozegranej akcji. Chociaż dośrodkowanie było takie, jakie widzieliśmy, bez problemu wychwycone przez Borysa Peskowicz. Kłoda i Piątkowski. Kłoda! Zaskakujące uderzenie, taka odchodząca piłka. Nieprzyjemny strzał piłkarza Zagłębia. No, spokojnie spojrzał na piłkę Mateusz Bąk, ale pomysł na zakończenie tej akcji był niezły. Bardzo ładnie chciał to uderzyć zewnętrzną częścią stopy. Nie siadła mu zbyt dobrze piłka i troszkę niecelne uderzenie. A teraz już pod własną bramką Arkadiusz Kłoda.
Fechner. Ale widzieliśmy teraz z obu stron. Wcześniej akcja Lechi rozegrana, zakończona, można powiedzieć, dośrodkowaniem przez bocznego obrońcę. I teraz zaraz w rewanżu akcja Sosnowiczan zakończona strzałem przez bocznego obrońcę. No, tak powinna wyglądać w tej chwili gra w piłkę. Rafał Kosznik w stronę Kalkowskiego. Nie dał rady jednak kapitan Lechi. Marcin Lachowski, Jacek Berenstein. Berenstein świetnie zastawił się. Piątkowski, znakomite wejście. Jarosław Piątkowski w polu karnym. I wracają środkowi obrońcy Lechi, ratując swój zespół przed utratą gola, ale też i chyba może trochę mieć pretensji do siebie Piątkowski, tak, o nie najlepsze rozegranie tej tutaj sytuacji. Tutaj zbyt delikatnie chciał zagrać do wchodzącego Primuli. Ale znakomita akcja, świetne podanie w tempo Berensteina do Piątkowskiego. Zgubili momentalnie całą linię defensywną. Świetnie wyprowadzony atak. Berenstein, dośrodkowanie w tej rywalizacji w polu karnym, skuteczniejsi goście. Ale to nie koniec. Jacek Berenstein, od niego odbija się piłka, opuszczając boisko. Aut dla Lechi. Już Rafał Kosznik. Kosznik do Kalkowskiego. Kalkowski wybił mu piłkę poza boisko. Sławek Wojciechowski widocznie poczuł się trochę lepiej, bo już nie już ma... przestał utykać. Przestał utykać, biega normalnie. Aut dla zespołu gości. Wojciechowski też przesunął się. Wydaje mi się, gra bardziej ofensywnie ustawiony w tym momencie. Kalkowski i Manuszewski. Troszkę za daleko sobie zagrał. Rzeczywiście Sławek podszedł bliżej Cetnarowicza, bo naprawdę on był cały czas osamotniony. I niewiele wynikało z tego, że w środku pola było trzech zawodników Lechi, bo mimo tego Zagłębie prezentowało się lepiej w tym rejonie boiska. Dobra piłka między obrońców. Kalkowski w polu karnym. Kalkowski! I jakże niewiele zabrakło, by dołożył tylko nogę Arkadiusz Miklosik. Trochę przypadkowa. Przypadkowy dribbling Kalkowskiego. Niemniej jednak bardzo groźna sytuacja. Rzeczywiście nawet groziło to bramką samobójczą. Silne Berenstein niedokładnie z Lachowskim. Już zespół gości. Czysto wygarnięta piłka. Tuż przed linią pola karnego, nie ma mowy o przewinieniu. Sosnowiczanie mają szansę na kontrę. Piątkowski. Piątkowski prosto na nogę Rafała Kosznika. Tak wyglądało, jakby zatelefonował wcześniej i powiedział, gdzie będzie podawał. No, no i... Wojciechowski. Wojciechowski zablokowany przez Dzenana Hosicza. To było dla Sławka Wojciechowskiego trochę nienaturalne wejście na prawą nogę. No, wiadomo, że słynie on z uderzenia potężnego z lewej nogi. Ale nie było tam miejsca. Kalkowski, Buzała. Świetne rozegranie tej akcji. No i znów Arkadiusz Miklosik nie trafia w piłkę. W efekcie znakomita sytuacja dla Lechi na wyrównanie tego rezultatu nie została wykorzystana. Dwie bardzo dobre, bardzo groźne akcje. Tym razem faulował w polu karnym Piotr Cetnarowicz. Ale to też dla gospodarzy powinien być sygnał ostrzegawczy. Lechia groźniejsza na pewno w tej drugiej połowie niż w ciągu całej pierwszej. Tak, tutaj dobry dribbling przy linii końcowej Buzały. No stuprocentowa absolutnie sytuacja. Miklosik powinien to wykorzystać. A no, wydawało się, że taka niewinna strata tutaj na połowie przeciwnika. Jednak drużyna w ogóle nie była przygotowana na taką ewentualność i podanie Piątkowskiego do przeciwnika stworzyło bardzo duże zagrożenie dla bramki swojej drużyny. Wygrał tę powietrzną rywalizację nieco przypadkowo Prymula. Kalkowski. No, zyskała na pewno lewa strona gdańskiego zespołu po wejściu Rafała Kosznika. Bąk wychodzący daleko od bramki Cetnarowicz, ale tylko słupek. Ale sędzia wcześniej już sygnalizował out. Boisko. Tak, tak, chyba wiatr jej pomógł wrócić troszeczkę w stronę placu gry i odbiła się od zewnętrznej części słupka. Ale kolejna dobra akcja, tutaj Cetnarowicz zszedł niezbyt dobrze, Borys Peskowicz obliczył to wyjście.
to na pewno z żadnej z tych powtórek nie przekonamy się, czy piłka już była poza linią kończącą boisko, no ale taka była sygnalizacja sędziego tak, asystenta. I trzeba powiedzieć, że on był nadążył za akcją i był stał na linii w momencie, kiedy to sygnalizował. No, bardzo wyraźne sygnały w stronę zespołu gospodarzy wysyłane przez gdańską Lechię. No, a teraz taka próba technicznego uderzenia. Tak, bardzo, bardzo dobry pomysł, ale wykonanie jednak gorsze troszeczkę. Zbyt silno uderzona piłka, za bardzo pod piłkę noga ustawiona i piłka poszła próbował dosyć Prymula wysoko. Zaskoczyć bramkarza gości. Zagłębie musi zmienić taktykę, jeśli nie chce stracić tego prowadzenia wywalczonego w pierwszej połowie. Na pewno dobrej w wykonaniu podopiecznych Jerzego Dworczyka. No a Lechia gra tak naprawdę o to, by istnieć jeszcze w rywalizacji o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Tak trochę deprymująco na Zagłębie podziałała ta niewykorzystana sytuacja po znakomitym zagraniu Bernsteina i trochę mniej udanym Piątkowskiego. Teraz od tego czasu w zasadzie Lechia przeprowadziła trzy bardzo groźne ataki. Peskowicz nie będzie się spieszył, Cetnarowicz próbował jedynie go sprowokować do tego, by zaczął wreszcie grę. Z niepokojem patrzy na to, co dzieje się na boisku. Lechia nie wygrała od 5 meczów. No i jak na razie może tak być, że to będzie podtrzymanie tej złej passy. No a Zagłębie niepokonane od 4 spotkań. Prowadzi Prymula. Prymula trafia w plecy jednego ze stoperów Lechii. Myślę, że za szybko zdecydował się na szał. Jest to zawodnik, który dysponuje sporą szybkością. Niemniej jednak, co powiedziałem już wcześniej, ma chyba trochę braków technicznych i nie zdecydował się na próbę ogrania dwóch defensorów. Woda. Tutaj wyraźnie to, co powiedziałeś wcześniej, Jarek, widać zejście Sławka Wojciechowskiego bliżej napastnika, ale również bliżej lewej strony i Kalkowski też już jest w zasadzie takim bardzo wysuniętym zawodnikiem w linii z Cetnarowiczem. Trener Tomasz Borkowski oczywiście nie ma na co czekać, bo te uciekające sekundy, uciekające minuty powodują, że Lechii coraz trudniej będzie walczyć o bodaj jeden punkt, jeśli nie zacznie grać skutecznie, a mieli gdańszczanie już dwie czy trzy nawet dobre sytuacje. No i gdyby Miklosik trafił czysto w piłkę pod bramką rywala, tak, mielibyśmy remis. Oczywiście. I to spotkanie znów nabrałoby kolorytu. Na razie to Sosnowiczanie próbują odzyskać przede wszystkim tę przewagę, którą mieli, przynajmniej przewagę taką pozorną na połowie rywala, Piątkowski i Kłoda. Dobrze ustawiony Wojciechowski utrudnił maksymalnie życie piłkarzowi Zagłębia. Cetnarowicz, proszę zobaczyć, jak daleko wrócił ten najbardziej wysunięty gracz Lechii. Topolski, piłka znów za plecy obrońców, zagrana nieco zbyt mocno. Spokojnie Mateusz Bąk rozpoczął akcję swojego zespołu. A teraz będziemy mieli słuszna rzuta kartka dla Topolskiego. Dawida Topolskiego. No bo bez sensu. Faul w środku boiska, absolutnie niczym tyłem do bramki, do własnej bramki przeciwnik. Absolutnie bezmyślne wejście, no ale myślę, że to jakieś zadawnione porachunki z szatni Lecha Poznań, bo faulowany był Paweł Buzała. Nie oddał mu za kole. Być może. Gościa rozpoczynają grę tuż za linią środkową boiska. Zwróć Andrzej uwagę, zwróćcie Państwo także, jak kamera powędruje bliżej pola karnego Sosnowickiego Zagłębia. Aż 4 piłkarzy ustawionych było bardzo wysoko, bardzo blisko tej linii. To też jakby na potwierdzenie tych ofensywnych zapędów zespołu gości. Dobre przejęcie piłki przez Kośnika. Kośnik
Bo trzeba powiedzieć, choć nie, mało, nie było zmian dużych personalnych, bo wszedł obrońca w drużynie gości w przerwie, ale zmiana zupełnie w ustawieniu drużyny, która podziałała zdecydowanie mobilizująco, jeśli chodzi o poczynania ofensywne tej drużyny. Aut wywalczony przez zespół gospodarzy. Sławomir Wojciechowski jakby nie widział sygnalizacji. Liczył na to, że piłka będzie dla Lechii, a tymczasem to Zagłębie rozpoczyna grę. Chyba że liczył, że sędzia zmieni sygnalizację. No, faul tak. Polca tutaj bardzo wyraźny. Podszedł pod obrońcę Lechii. Już rozpoczęli gdańszczanie grę. Manuszewski do środka. Kośnik utrzymał piłkę w boisku. Kośnik, no bardzo nie wyszło nieudane mu to dośrodkowanie. Jednak trzeba go pochwalić za to, że po raz kolejny włączył się skutecznie do akcji ofensywnej. O ile bardzo rzadko widzieliśmy Dariusza Łożyńskiego. To co powiedziałeś, w ogóle lewa strona kulała zdecydowanie Lechii w pierwszej połowie. Wszystkie próby praktycznie były, ataków były prowadzone prawą stroną, ewentualnie środkiem. A tutaj wręcz odwrotnie jest, w drugiej połowie prawie wszystkie akcje są prowadzone lewą stroną. Berenstein i Lachowski tracą piłkę, jednak gospodarze. Sławomir Wojciechowski rozejrzał się. Wojciechowski szukał możliwości podania tej piłki do Macieja Kalkowskiego. Jeszcze raz Wojciechowski, tym razem odebrał piłkę rywalowi. Bardzo pożyteczny w ostatnich minutach Sławomir Wojciechowski. Świetnie Kalkowski. Kalkowski złamał do środka. Kalkowski obok bramki. No muszę powiedzieć tak, że bardzo dobra akcja. To co powiedziałeś, Wojciechowski zrobił dużą robotę, odzyskał piłkę, ale Kalkowski znakomicie. Proszę zobaczyć, kapitalne zagranie. No troszeczkę gdyby nadał rotacji tej piłce, mielibyśmy piękną bramkę. Za czysto ją uderzył. Wyciągnął się Borys Peskowicz w bramce. Kapitan Lechii pokazał, że w tej drużynie tkwią spore możliwości i spore rezerwy jeszcze. No ale jak na razie bez efektu przybierają się zmiany. Myślę, że tak, Sławomir Bach biegnie do ławki rezerwowej, będzie pewnie zmiana. Myślę, że reprymenda była dosyć ostra w drużynie Lechii, bo teraz widać, że ta drużyna chce coś na tym boisku osiągnąć. Faulował Piątkowski. No jeszcze raz będą rozpoczynać grę gdańszczanie. Cetnarowicz. Nie. Tutaj niesłuszne pretensje jednej i drugiej strony. Sławek chciał wykorzystać po prostu moment złego ustawienia drużyny gości. Ale też jednak piłka była daleko. No właśnie, było to jednak kilka metrów od miejsca, gdzie zostało popełnione przewinienie. Dlatego sędzia cofnął grę. A to, że dobijał tam piłkę do bramki, to już wynikało po prostu z szybkości tej akcji. Wojciechowski, dobra, daleko uderzona piłka na ten dalszy słupek. Kalkowski troszkę za nisko wyskoczył, być może nie miał tam miejsca, żeby trochę się cofnąć i z wyższego pułapu sięgnąć po tą piłkę. Borys Peskowicz, rozpoczynający grę znów od 5 metra przed własną bramką. Gotów już do wejścia Pach, a więc możemy spodziewać się roszady w środku pola. Może też być to lewa strona. Zresztą zawodnik taki jak Sławek Pach, ja go widziałem w kilku meczach, to nie sprawiało mu dużej różnicy, po której stronie gra. Szykuje także zmianę Tomasz Borkowski. A plac gry opuszcza Krystian Prymula. Będzie trener Dworczyk, będzie pewnie chciał wzmocnić środek pola. Zostanie pewnie prawdopodobnie jedynym napastnikiem, takim najbliżej za nim grającym będzie na zmianę albo Sławek Pach, albo Jacek Berenstein. Strzelec jedynego gola, już gotów także do wejścia w drużynie gości Maciej Rogalski. Podziękowania sosnowieckiej publiczności dla Prymuli. Tymczasem Piątkowski, nie zastanawiając, out. Blisko niego był Kalkowski. Nie chciał popełnić błędu prawy pomocnik Zagłębia. Kosznik, Kalkowski i Pach blisko niego. Jacek Berenstein.
Szybki powrót Kosznika, Berenstein i Foltz. Świetnie Foltz zgrał tę piłkę do Berensteina, ten próbował takiego dalekiego przerzutu w stronę Adriana Mierzejewskiego, no i wywalczył Mierzejewski piłkę. Tak, wywalczył ją po błędzie Fechnera, trzeba powiedzieć, natomiast no, rzeczywiście próba Berensteina była bardzo dobra. Pach, Berenstein ponad bramką Bąka. Dobre wykończenie akcji, chociaż taki zawodnik jak Jacek Berenstein powinien mniej korzystać z siły, a właśnie więcej ze swojej bardzo dobrej techniki. Mamy kolejną zmianę, zmianę w drużynie gości. Paweł Buzała opuszcza boisko, a na boisku z dziewiątką Maciej Rogalski. Zmiana, myślę, że po prostu na tej samej pozycji. Tak, tak grać zostanie. Będzie po prostu Rogalski. Wojciechowski. No i teraz błąd, który nie kosztował Sosnowiczan na ich szczęście zbyt drogo. Błąd w środku pola Dżenana Hosicza. Cetnarowicz. Przypadkowo zagrana piłka ręką, ale jednak odgwizdane to przez sędziego. No, uzyskał korzyść, jak mówią przepisy, tak, z tego zagrania piłkarz Lechii. No i w efekcie od wolnego rozpoczynają grę gospodarze. Trener Dworczyk na pewno wejściem Pacha chce uporządkować grę swojej drużyny, bo rzeczywiście Lechia od pewnego momentu może nie dyktuje warunków gry, ale ma przewagę. Ma przewagę. Stwarza więcej sytuacji groźnych. No i tak patrząc na ustawienie gospodarzy, to Jacek Berenstein ma być tym piłkarzem najbardziej wysuniętym z linii pomocy. Tak myślę, że będą to robili na zmianę z Pachem. Od bramki rozpoczną grę gospodarze. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba gra lewego obrońcy, który gra w drugiej połowie ze strony Lechii. Rafała Kosznika. Bierze bardzo często udział w akcjach zaczepnych swojego zespołu. Arkadiusz Kłoda, daleko, górana piłka w stronę Marcina Folca. Kalkowski, ale również twardo Lachowski, Piątkowski i Pach. Pach do Berensteina. Berenstein, bardzo dobre, bardzo przytomne rozrzucenie piłki na lewą stronę do Mierzejewskiego. Mierzejewski, jeszcze raz Jacek Berenstein. Berenstein, Folc, Folc! I fantastyczne zagranie Berensteina, trzeba powiedzieć, z tak wielkim wyczuciem. No, jadąc tutaj na mecz, rozmawialiśmy o Zidanie. To podanie można porównać do zagrań właśnie niektórych piłkarza francuskiego. Fantastyczne zagrana piłka. Holz na raty, ale skutecznie. Zagłębie Lechia 2-0. No, bardzo dobre zachowanie tutaj bramkarza. Wyszedł, skrócił kąt, bardzo szybko rzucił się pod nogi Folca, utrudnił mu zadanie. No niemniej jednak no, nie, nikt nie zdążył już z pomocą przyjść golkiperowi Gdańska. Tam wygrał Folc rywalizację z Krzysztofem Bredę. No i 2-0 to już jest sytuacja dla gości arcytrudna. Tutaj tak, tak. Nawet remis będzie ciężko wywalczyć, ale żeby teraz trenerowi przed Dworczykowi przed oczyma nie stanął ten gdański mecz, no, w którym o, widzimy było... tutaj radość Waldka Włosowicza, wieloletniego kierownika drużyny, wcześniej zawodnika drużyny Sosnowca. Bardzo sympatyczny człowiek. No a Marcin Folc goni czołówkę strzelców drugoligowych. 12 trafienie w tym sezonie. Więcej mają tylko Wuksotirowicz, piłkarz Jagiellonii Białystok, wcześniej Zawiszy oczywiście, i Jacek Koszmalski, który prowadzi no, na tej liście z 15 punktami. Widać, że spadł kamień z serca trenerowi Dworczykowi i ludziom siedzącym tam na ławce. Chociaż teraz coś być może poważnego stało się zawodnikowi jego drużyny. No, boję się, że teraz Lechia może już stracić ten animusz, który miała przez tą chwilę, kiedy posiadała przewagę
Tam David Topolski na boisku leży, jeśli dobrze dostrzegłem. Czyżby trafiła kosa na kamień? Poczekajmy na sygnalizację masażysty Zagłębia. Czy będzie konieczna, czy będzie potrzebna zmiana? Czy będzie mógł obrońca Zagłębia wrócić do gry? 2-0. W 7 minucie Krystian Prymula, w 68 Marcin Folca, więc napastnicy Zagłębia dziś swoje role wypełnili. Oczywiście. Berenstein, no. To trochę na pamięć, nie zauważył, był tyłem cały czas do Marcina Folca i nie widział, że ten zmienił pozycję. Chciał mu zagrać zaskakująco, niestety jego już tam nie było. No ale teraz tak naprawdę Sosnowiczanie mogą tylko niczym wytrawny bokser czekać. Tak, wyprowadzić ten cios już nokautujący. Tak, praktycznie cały czas tak było. No. Teraz kolejna dobra piłka do Folca, ale zbyt mocna. Napastnik Zagłębia nie miał szans, by do tej piłki dojść. Tymczasem opuści plac gry właśnie David Topolski, a jego miejsce z numerem trzecim zajmie Bośniak Admiradżem. Trzecia zmiana wykorzystana przez trenera Jerzego Dworczyka. A więc jakiś poważniejszy uraz. David Topolski, no, utykając, opuszcza boisko. Bardzo Adżemowi chciało się grać, bo skoczył na boisko nie czekając, aż Topolski zejdzie. No, oczywiście myślał, że Topolski po prostu już nie wszedł na boisko, że został po drugiej stronie na bieżni. No, Adżem miał taką trzymeczową przerwę. Dopiero w ostatnim spotkaniu zagrał przez 70 minut. No, Peskowicz teraz ruszył w stronę piłki. No, Jacek Manuszewski dysponuje również dobrym uderzeniem. No, siła była odpowiednia, natomiast już rozrzut mniej. Borys Peskowicz za 18,5 minuty. Jego zespół, wszystko na to wskazuje, będzie bogatszy o 3 punkty, bo choć Lechii na pewno nie możemy odmówić ambicji ani w pierwszej, ani w drugiej połowie. W tej pierwszej na pewno ta gra była mniej poukładana. W drugiej natomiast Gdańszczanie stworzyli kilka naprawdę świetnych sytuacji. Ale tak czy inaczej to Zagłębie jest dziś po prostu zespołem skuteczniejszym. Tak, tak. I no, mecze są rozgrywane no, niestety dla Lechii w dwóch połowach. I w pierwszej po prostu trochę przyspali. W drugiej no, rzucili się do odrabiania strat i nadziali się na kontrę po świetnym zagraniu Bernsteina. Folc podwyższył wynik. Do końca na pewno muszą tutaj gospodarze tego spotkania zachować czujność. Pamiętając o tym, że także i w Gdańsku prowadzili 2-0 i tamtego meczu nie wygrali. Kalkowski. Piłka w pole karne. Tutaj Kośnik, no i Cetnarowicz nie trafia w piłkę, zablokowany umiejętnie. Kolejna fajna akcja Lechii, niemniej jednak no, niezakończona celnym strzałem. Bardzo ładne zagranie na prostopadłe, wycofanie do boku, rzutka zakończona strzałem, ale bardzo niedokładnie. Admiradżem. Teraz mamy dwóch Bośniaków w linii obronnej Zagłębia, Berenstein, Adżem, do Folca, Marcin Folc, jest wchodzący pach i będziemy mieli rzut wolny dla gospodarzy. Dobrze, nie miał niewygodną pozycję do zagrania piłki i pachowi próbował indywidualnie, wywalczył rzut wolny, no i przy tych ludziach, którzy grają w Zagłębiu, czyli Berenstein, ewentualnie Pach, no można spodziewać się groźnej akcji. Może nie tyle akcji, ile groźnego stałego fragmentu gry. Szczerze mówiąc, spodziewałem się wejścia na boisko Marcina Szałęgi w drużynie Lechii. Tymczasem przy bocznej linii ustawiony Marcin Piotrowski. Spojenie słupka z poprzeczką, usnęła piłka po strzale Berensteina. Tutaj właśnie wykorzystał wiatr, nie uderzał zbyt silno.
pomylił się o kilkanaście centymetrów dosłownie. Zajmie miejsce Arkadiusza Miklosika. Piłkarz, o którym mówiłem, Marcin Pietrowski. No właśnie, Marcin Szałęga też myślałem, w ostatnim meczu grał prawie 70 minut już. Jest to zawodnik tu po ciężkiej kontuzji, jeszcze złapanej jesienią. Potrafiący grać zarówno w pomocy, jak i w napadzie. On grając chociażby w barwach Wiślackich Rezerw strzelał sporo goli. Tak, zawodnik bardzo dobrze wyszkolony. Niemniej jednak chyba trener wie, co się dzieje w jego zespole. Być może jakiś jeszcze drobny uraz. Ewentualnie no, słabsza może dyspozycja Marcina decyduje o tym, że grają. Dał trener szansę innym. Marcin Pietrowski to 19-latek. Wychowanek Lechi, Berenstein, przypadkowo ta piłka otarła się o jego rękę. No i Lechia. Będą atakować gdańszczanie, niewątpliwie do samego końca. Będą szukać okazji, by strzelić teraz już kontaktowego gola, bo to jedno trafienie nic gdańszczanom w dzisiejszym meczu nie daje, a zdecydowanie skomplikuje im sytuację w walce o ekstraklasę. Cetnarowicz. Cetnarowicz, fatalnie uderzona piłka. Tutaj mieliśmy próbę sił między Kościukiewiczem a Cetnarowiczem, którą wygrał napastnik Gdańszczan, ale no, wykończenie widzieliśmy. Zachowanie trenera Borkowskiego świadczy o tym, jak wykończył akcję jego podopieczny. Arkadiusz Kłoda. Kłoda i Kościukiewicz. Spokojnie zatrzymał piłkę Lachowski. Adżem. Pach tym razem walczył do końca, próbował przejąć piłkę od autu już gdańszczanie. Manuszewski, Fechner. Fechner w indywidualnej akcji. Piłka już poza boiskiem. Przeniósł ciężar, rzut wolny. Sędzia sygnalizował boczne przewinienie któregoś z zawodników. Zablokowany przez Pacha. Bardzo umiejętnie środkowi pomocnicy Zagłębia wspierają się, bo zdecydowanie defensywnie ustawiony Lachowski, a przed nim jest ten duet właśnie Berenstein-Pach. Tak, i oni właśnie no, inteligentni zawodnicy, dobrze wyszkoleni, wymieniają się. Raz jeden jest przed drugim i odwrotnie. Myślę, że faul, tak, nakładka Adżema. Poszkodowany w tym starciu Sebastian Fechner. Będziemy mieli rzut wolny. Popatrzmy. Zapewne wrzutka Sławka Wojciechowskiego. Tak, ewidentne. Niebezpieczne zagranie i być może bardzo bolesne, nawet grożące jakimś poważniejszym urazem. Chociaż Sebastian się podnosi. Twardy chłopak jest. Sławomir Wojciechowski. Teraz on będzie wykonywał stałe fragmenty po zejściu z boiska Miklosika. Wojciechowski bardzo pewnie, dobrze wychodzący do tych wszystkich piłek wrzucanych na przedpole jego bramki Borys Peskowicz. Tak, jest to naprawdę wysokiej klasy fachman na tej pozycji. Miał co prawda jedno takie nieobliczone do końca wyjście, kiedy Cetnarowicz trafił tutaj w zewnętrzną część słupka przy próbie dośrodkowania w zasadzie. Ale to bez żadnych konsekwencji było. Kolejne dobre dośrodkowanie. Peskowicz i tym razem bramkarz Zagłębia minął się z piłką. Znaczy, do końca chyba nie zrozumieli. Zablokowali się, środkowi obrońcy. Tak, bo wychodził Peskowicz, prawdopodobnie przechwycił tą piłkę, ale ślizgiem tam ratował sytuację jeden z obrońców i utrudnił zagranie. No był. Było prawdopodobnie żółta kartka, była ręka, ale nie było to zagranie. No, blisko przeciwnika oddał strzał Kalkowski i trafił zawodnika gospodarzy prawdopodobnie w rękę. Myślę, że od łokcia się ta piłka odbiła. Kapitan, popatrzmy. O właśnie, to jest ten moment. Ciężko było uniknąć nawet tej ręki, choćby chciał zawodnik. No różne, sędziowie różnie interpretują takie sytuacje i nawet rzuty karne po takich zagraniach też
Nie. Ale żółtą kartkę dostał na pewno Maciej Kalkowski. Tak, tak mi się wydaje, że pokazał Kalkowskiemu. Chyba, że potem jeszcze gdzie, dyskutował. Nie zauważyliśmy, ale nie, myślę, że tylko Kalkowski w tym momencie został obdarzony żółtą kartką przez sędziego. Wojciechowski. Dobra próba zagrania takiej miękkiej piłki za plecy obrońców. Choć kto wie, czy nie byłoby więcej pożytku, bo miał sporo miejsca Sławomir Wojciechowski, by spróbować zrobić jeszcze krok do przodu i uderzyć piłkę na bramkę Borisa Peskowicza. Wszedłeś mi w myśl, Jarek, bo chciałem powiedzieć, że troszeczkę za mało strzałów z dystansu jest. Przynajmniej ze strony Lechii, gdzie jest właśnie taki zawodnik jak Sławek Wojciechowski czy Jacek Manuszewski, dysponujący obaj naprawdę bardzo dobrym uderzeniem. Brede, Fechner, Rogalski, Maciej Rogalski i Sebastian Fechner, zgrana piłka. Teraz dobra wrzutka przed pole karne, tu Cetnarowicz, nic nie było. I znów Foltz, walczący o piłkę. On tutaj będzie utrudniał życie obrońcom Lechii. Nie mogą go zostawić ani na moment, bo już pokazał, jak potrafi być niebezpieczny. Tak, jest to dużo biegający zawodnik, dosyć szybki i ambitny. I naprawdę trzeba się mieć cały czas na baczność. Brede, Cetnarowicz. Jak na razie to wejście Marcina Pietrowskiego bez echa nie wniósł zbyt wiele do poczynań ofensywnych, bo na to chyba liczył trener Tomasz Borkowski, wprowadzając tego piłkarza. No a Lechia cały czas próbująca, szukająca sposobu, Zagłębie bardzo mądrze, bardzo spokojnie i konsekwentnie broniące dostępu do swojej bramki. Kalkowski, przejęta piłka przez Sosnowiczan. Pach do Folca, Folc. Przypadkowe faul Rafała Kosznika. Jerzy Dworczyk skorzysta z tego, że to wszystko rozgrywa się bardzo blisko bocznej linii. Podszedł do boiska, by przekazać kilka uwag swoim piłkarzom. Ale myślę, że szkoleniowiec Zagłębia akurat dziś może być zadowolony z tego, jak realizują jego plan piłkarze. Tak, tak, na pewno. Wiadomo, że mecz trochę ustawiła szybko strzelona bramka. Ale Zagłębie no jest zespołem lepszym. No znowu już od pewnego czasu, pomimo tego, że Lechia jest być może aktywniejsza, jednak groźniejszym zespołem jest Zagłębie. Grają bardziej taką poukładaną piłkę. Jest więcej zawodników, którzy potrafią rozegrać akcję, przytrzymać piłkę, którzy więcej widzą. Efektowna sektorówka kibiców Zagłębia. Sosnowiec powędrowała w górę. Folc nie mógł piłki opanować, zbyt mocno zagranej. Już gdańszczanie rozpoczęli budowanie kolejnej akcji ofensywnej. Wojciechowski. Bardzo aktywny jest Wojciechowski w drugiej połowie, zwłaszcza. W ogóle to, co mówiliśmy, Lechia jest zdecydowanie więcej, częściej przy piłce, częściej stara się zagrażać Zagłębiu, stąd też i być może wzmożona aktywność Sławka Wojciechowskiego, który próbuje rządzić i dzielić. Ale szkoda, że dopiero w drugiej połowie. No właśnie. Nie miał tak wyraźnie określonego zadania w pierwszej. Właśnie takiego dyrygenta, takiego gracza, jakim jest dla Sosnowiczan Jacek Berenstein. No, przedarł się, przepchał Kalkowski. Brakło wsparcia tutaj w tej akcji dla Kalkowskiego, bo już no, raz, że trochę sił brakło, a również nie podeszli zawodnicy, nie miał komu zagrać. Praktycznie jeden Kosznik, ale był kryty przez przeciwnika. Cetnarowicz. Kalkowski w pole karne. No i tutaj nie zastanawiając się, nie czekając, Kłoda wybija piłkę na rzut rożny. Coraz bliżej końca spotkania, coraz bliżej Zagłębie wywalczenia kompletu punktów, ale daleko jeszcze do tego gwizdka kończącego spotkanie. No już w krótszych okresach czasu zdarzały się porażki, gdzie wydawało się, że jest pewna wygrana. Wojciechowski,
No i piłka opuściła boisko przy tym dośrodkowaniu. Jednak to jest zawsze ryzyko w momencie, gdy z tej właśnie strony uderza lewonożny zawodnik, bo ta piłka właśnie nabiera takiej rotacji przy uderzeniu lewą nogą. Tak, zwłaszcza gdy robi to używając właśnie rotacji, bo można uderzać prostym podbiciem, powiedzmy, wtedy nie ma takiego aż ryzyka. Tutaj wyraźnie Wojciechowski próbował nadać nieco rotacji tej piłce. No tak zresztą uderza piłkę zawsze gdzieś z jakąś rotacją. A widzieliśmy dzięki temu wiele wspaniałych bramek z jego, po jego wykonaniu. Jacek Manuszewski faulował Pacha. Zagłębie już rozpoczęło grę od rzutu wolnego. Jacek Berenstein, no już trochę taki element zabawy tak, piłkarskiej. Tak, tak, już starają się utrzymać piłeczkę spokojnie, bez jakiegoś wysiłku, ale no czujnym powinni być do końca, czujnymi. Kłoda i atakujący go Cetnarowicz. Nie zastanawiał się prawy obrońca Zagłębia, natychmiast wybijając piłkę daleko od własnej bramki. No każda w ten sposób wybita piłka przybliża zespół z Sosnowca do sukcesu. No teraz ta piłka uderzana przez Cetnarowicza mogła być zaskakująca dla Peskowicza, bo tak zatańczyła piłka w powietrzu. Mimo iż był przewracany napastnik. Proszę, jak dziwnie zachowywała się piłka po uderzeniu zawodnika Lechi. Zobaczymy teraz, co wyjdzie z narady Karkowskiego i Wojciechowskiego. Czy strzał prawą nogą kapitana Gdańszczan, czy też próba dośrodkowania w wykonaniu Sławomira Wojciechowskiego. Mają opracowany jakiś stały fragment gry, bo wyraźnie na pozycji spalonej stoi Jacek Manuszewski, ale na pewno będzie się z niej wycofywał. W jego miejsce będzie pewnie wchodził u kilku piłkarzy. No ale bardzo łatwo przeczytali to, co chcą zrobić Gdańszczanie piłkarze Zagłębia. Tak, Piątkowski wyraźnie wyczuł, stał za murem przyczajony i czekał tylko właśnie na takie zagranie. Borys Peskowicz. Jest pełna 4 minuty do końca spotkania w Sosnowcu na Stadionie Ludowym. 2-0. Będziemy mieli żółtą kartkę dla Borysa Peskowicza, ale ostrzegał Piotr Aleksandrowicz, bramkarza Zagłębia, że opóźnianie gry może się w ten sposób skończyć i po dwóch czy trzech takich sytuacjach wyciągnął żółtą kartkę. Tak, myślę, że tylko przez to, że ostrzegał już wcześniej, dostał kartkę Peskowicz, bo ja widziałem wyraźnie, chciał zagrać tą piłkę w odpowiednim czasie, niemniej jednak podbiegł zawodnik do przyszłego adresata piłki, podbiegł zawodnik Lechi i zmienił decyzję i stąd ta zwłoka chyba. No ale teraz Peskowicz wykorzysta ten moment, żeby jeszcze poprawić ochraniacz. Wie, że tak szybko drugiej żółtej kartki za to samo nie dostanie. No, sędzia by się nie odważył chyba tak szybko. Karkowski, Wojciechowski. Jeszcze raz próbują wyprowadzić kontrę, próbują wyjść z akcją goście. No, chytrze technicznie miało to być rozegrane, tymczasem Arkadiusz Kłoda i będą mieli aut gospodarze. Bardzo ładne wejście, dynamiczne, jednak brakło trochę czasu. Może nie czasu, ile szybkości jeszcze zagrania na obieg. I ślizgiem zdążył wybić piłkę zawodnik gości. Piątkowski, nakładka Jacka Manuszewskiego. No i teraz oczywiście kradnąc też cenne sekundy Sosnowiczanie, Berenstein i Pach. Nie zrozumiał się z Piątkowskim. A teraz będzie... No, było, ja to akurat nie widziałem. Zagranie Piątkowskiego nieładne, ale nie wiem, czy aż tak silno i nie wiem, czy w twarz uderzył zawodnika drużyny przeciwnej Piątkowski. Jednak ruch ręką był wyraźny. No, próbował skorzystać z tego. Tak, tak, tak. Tylko nie wiem, czy on by skorzystał. No, straciłby na pewno Piątkowski sami i drużyna Zagłębia, ale czy jakaś korzyść dla Lechi byłaby, to no, tego nie wiem. No, teraz nie oddali tej piłki Gdańszczanie, co wzbudziło protesty
na trybunach Sosnowieckiego Stadionu. Berenstein i Mierzejewski. Trochę więcej swobody po prawej stronie. Arkadiusz Kłoda i Jarosław Piątkowski. Piątkowski i przy nim Wojciechowski. Nie dał rady Lachowski, choć jeszcze walczy do końca. Rafał Kosznik. Ale myślę, że powiąj. No to nic nie wynika z tego, że grają między sobą, bo to Lechia jeszcze przed zespołem, który powinien iść do przodu. Oczywiście, który... oczywiście. No, była to sztuka dla sztuki absolutnie. Podobało mi się zachowanie Marcina Lachowskiego, który mógł się po prostu odwrócić i odejść. A mimo wszystko próbował odebrać tę piłkę, próbował tak, zmusić do błędu. Tak. Natomiast zachowanie jego kolegów było trochę dziwne, bo powinni podskoczyć i próbować większą ilością zaatakować zawodników gości. Jeszcze jedna szansa, jeszcze jest nadzieja na to, by dośrodkować tę piłkę. Nawet dokładnie. Już dwie teraz mamy na boisku, także... Sławek Wojciechowski zapewne odkopnie tę piłkę, tak jest, i za chwilę będzie próbował dośrodkowania. No teraz już absolutnie nie ma na co czekać. Wojciechowski... I wybija piłkę Marcin Lachowski. Jeszcze raz Lachowski! I Peskowicz wyciągnął się w powietrzu po tym kiksie swojego kolegi z pomocy. Zapracował teraz na brawa publiczności. No, bardziej Marcin Lachowski niż Jacek Manuszewski z drużyny przeciwnej, bo pięknie podbił piłkę idealnie. No tak jak to mówili dawni zawodnicy, zagrał mu do zdjęcia. Kolejny faul. Jeszcze jeden rzut wolny, bardzo szybko wykonany, spokojnie przeciął piłkę Dženan Hosić. Andrzej, Zagłębie wydaje się, że dziś nie straci tego, co wypracowało i że te trzy punkty zaksięguje. Znaczy, no raczej na pewno, raczej na pewno. Ja myślę, że Zagłębie, jeśli chodzi o sportową stronę, piłkarską, jest kandydatem bardzo poważnym do awansu. Jest to drużyna potrafiąca grać dobry, techniczny futbol, momentami wyrafinowany, poukładana taktycznie przez trenera Dworczyka. Także no, tutaj już na pewno nic złego się nie stanie. Nie mówimy zatem o właśnie, tym, co o to chodzi. Dzieje się poza boiskiem. To może być przeszkoda, która po prostu odbierze awans drużynie Sosnowca. No Lechia niestety no, musi odłożyć marzenia o awansie do przyszłego roku. No tym bardziej, że no, trener Borkowski ma trochę problemów w ostatnim czasie z kontuzjami. Teraz jakieś problemy Marcina Folca. Już wcześniej sygnalizował, już wcześniej koledzy zastanawiali się, czy nie wybić tej piłki. Poza boisko, jakieś skurcz, tak. Myślę, że tak. Sporo napracował się dzisiaj. Tak, jest to bardzo pracowity zawodnik i nabiegał się. Piątkowski, jeszcze jedno przewinienie, jeszcze jeden faul, jeszcze jeden rzut wolny, ale Zagłębie jest już bardzo blisko kompletu punktów w dzisiejszym spotkaniu. Nie dał rady przejąć tej piłki Maciej Rogalski. Daleko w stronę Folca. Tam Folc faulował. Już rozpoczną grę. Oczywiście zostawił piłkę, by skraść jeszcze kilka sekund. Marcin Folc. Nieporozumienie, bo teraz tą piłkę, którą Folc zostawił, zawodnik, bramkarz gości wybił. Tutaj nie było już żadnej piłki. Jakby tak. Nie przez moment, tak potem nie było na boisku żadnej. Spojrzał na zegarek Piotr Aleksandrowicz. Za chwileczkę zakończy spotkanie na Stadionie Ludowym w Sosnowcu. Zagłębie Sosnowiec, Lechia Gdańsk 2-0. Gole Prymuli i Folca dają zasłużone 3 punkty drużynie gospodarzy. Oczywiście, jak najbardziej. Drużyna, która jest murowanym kandydatem do awansu od strony piłkarskiej. Drodzy Państwo, my już dziękujemy. Zagłębie Sosnowiec, Lechia Gdańsk 2-0. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Andrzej Iwan i Jarosław Krzoska.